Witamy Państwa bardzo serdecznie z Rzeszowa w te niedzielne, upalne popołudnie. Jesteśmy w Rzeszowie, półfinał, playoff, Maryna Polskie Folie kontra Rybnicki RKM. To już, proszę Państwa, kończą się przelewki, zaczyna się jazda na całego. Każdy punkt, ponieważ o awansie do finału będzie decydował dwóch mecz, każdy punkt jest dzisiaj ważny. Niezwykle umotywowani jedni i drudzy. Gafurow w składzie Rybnickich Rekinów, Klinberg w składzie Stali Rzeszów. Będzie widowisko, myślę, jakiego w tym sezonie jeszcze nie było. Wczoraj byliśmy w Mszenu, tam było też ciekawie, a dzisiaj w Rzeszowie. Za chwilkę przenosimy się do Parku Maszyn, a później prezentacja i pierwszy bieg. I mam nadzieję, że nie będą Państwo żałować za godzinki, kiedy skończy się ta relacja, że spędziliście Państwo tą godzinkę z nami. Zaczynamy, przygotujmy się na wielkie żużlowe emocje. Bardzo mocną drużyną, także my będziemy robić wszystko, żeby wygrać to spotkanie i pewnie goście też, także mam nadzieję, że walki nie zabraknie. Pojawiają się takie opinie, że bez Iversena drużyna Rybnicka z Gafurowem jest drużyną słabszą. Czy podzielasz tą opinię, czy to nie ma znaczenia w tym momencie? Nie wiem, no my robimy wszystko, żeby jechać jak najlepiej i czy będzie Rybnik jechał z Iversenem, czy z Gafurowem, to my musimy robić wszystko, aby wiadomo, jak najlepiej zapunktować i wygrać to spotkanie i zrobić przewagę, żeby móc powalczyć w rewanżu o awans. Czy tą przewagę da się w jakiś sposób wykalkulować? 10, 15, 16 punktów wystarczy? Kalkulujecie w ten sposób, czy jedziecie na maksa? Jedziemy na maksa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także chcielibyśmy przede wszystkim wygrać to spotkanie i no fajnie by było, jakbyśmy zrobili jakąś przewagę. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Daję śledź Marma Polskie Folie. Darku, ten mecz z Lublinem w zeszłym tygodniu niezbyt szczęśliwy dla Ciebie, ale chyba i klasa przeciwnika była zupełnie inna. Dzisiaj bardzo ważny półfinał. Kibice liczą na Ciebie, zresztą nie tylko na Ciebie. Tak, no zdaję sobie z tego sprawę. Bardzo, bardzo ciężki mecz przed nami. Po Lublinie naprawiałem obydwa silniki, bo troszeczkę miałem kłopoty na meczu z Lublinem. Na sparingu było już lepiej. Mam nadzieję, że dzisiaj również będzie ok. Mam nadzieję, że stworzymy fajne widowisko, z którego wyjdziemy zwycięską ręką. Tor do walki, tor przyczepny, tak mówi Maciek Kuciapa. Czy Ty także po próbie tego toru tak go oceniasz? Tor nie jest jakiś bardzo przyczepny, jest lekko przyczepny. Myślę, że będzie sprzyjał dobremu widowisku i dobrym wyścigom. No. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że wolałbym, żeby był to mecz do jednej bramki i to właśnie bramki Rybniczan. Oby, Darku, Twoje życzenie się spełniło. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. Jedna z najbardziej rozpoznawanych kobiet na Półwyspie Brytyjskim, Magdalena Zimny-Lewis. Dzisiaj Pani Magda, nie mogło Pani zabraknąć w Rzeszowie. Bardzo ważne spotkanie. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego w Rzeszowie, że będzie bardzo ciężko. No jest to chyba jak dotychczas najtrudniejszy mecz, bo mimo żeśmy się z Rybnikiem już spotkali na początku sezonu, nie był to mecz tej rangi. Dzisiaj są play-offy, jest zupełnie inna impreza i będzie nam bardzo zależało, żeby wygrać. Zresztą tak jak im rozmawialiśmy z prezesem i z zawodnikami, wszyscy znają, że tak powiem, stawkę dzisiejszego meczu. Niklas, kibice mówią tak, to nie to samo co Max, ale bardzo ważny, bardzo mocny punkt zespołu dowodził to w dwóch meczach, w których pojechał. No mieliśmy bardzo mało czasu i trzeba było szybko reagować. Podpisałam go dosłownie w 24 godziny po dowiedzeniu się o kontuzji Maxa. Nie jest to Max, może jest to 3/4 Maxa, ale to był zawodnik, który przede wszystkim chciał, miał wolne terminy. Myślę, że sprzętowo jest przygotowany i zobaczymy. Nie mieliśmy wyjścia, ale ja jestem pełna optymizmu. I oto, proszę Państwa, składy, w jakich wystąpią obie drużyny. Mówiłem już przed chwileczką, najmocniejsze, najsilniejsze, jakie udało się zostawić na dzień dzisiejszy. Goście, drużyna RKM Rybnik. Numer 1 Zbigniew Czerwiński. Z numerem 2 pojedzie dobrze ostatnio spisujący się Roman Chromik. Dobre występy w lidze szwedzkiej. Trójka to Rafał Sząbierski. Z numerem 4 pierwotnie wizowany Łukasz Szumanek. W jego miejsce Roman Poważny, który zdaje się odzyskiwać tą formę z początku sezonu. Z piątką Renat Gafurow, Rosjanin. Wielu spodziewało się tutaj Nilsa Christiana Iversena, jednak Czesław Czerniński postawił na Rosjanina. Szóstka to Patryk Pawlaszczyk i rezerwowym w drużynie rybnickiej będzie Wojciech Druchniak. To siódemka drużyny RKM-u. Szkoleniowcem jest oczywiście Czesław Czernicki. I teraz gospodarze. Dziewiątka Dariusz Śledź, który, przypomnę, startował w sezonie 2001 w barwach Rybnickich Rekinów. Numer 10 to Karol Barant, który powraca do tej wielkiej formy z końca zeszłego roku. Niklas Klingberg, numer 11,
numer 12 Tomasz Rempałan. Zobaczymy, jak Tomek pojedzie dzisiaj w meczu z Lublinem. Niezbyt dobre występy Tomka Rempałan, ale wtedy przeciwnik był inny. Dzisiaj być może odpowiednio umotywowany, zmobilizowany zaprezentuje nam pełną gamę swoich możliwości. 13 to Maciej Kuciapa z numerem 14. Dawid Stachyra, znakomite spotkanie przed tygodniem z Lublinem, i z numerem 15 zawodnikiem rezerwowym jest Paweł Miesiąc. Paweł Miesiąc ostatnio niezbyt dobra forma poza pierwszym biegiem juniorskim, ale dzisiaj myślę, tak jak cała drużyna i rybnicka, i rzeszowska, motywacja, nastawienie do tego spotkania jest zupełnie inne i będzie bardzo ciekawy, i myślę, że Paweł Miesiąc także pokaże się nam dzisiaj z dobrej strony. Przed nami pierwsza odsłona dzisiejszego pojedynku. Dawid Stachyra to kask czerwony, kask niemiecki to Paweł Miesiąc. To oczywiście gospodarze, goście w tym biegu: Patryk Pawlaszczyk, kask żółty, Wojciech Druchniak, kask biały. Przypominam, jesteśmy w Rzeszowie. Półfinał Marma Polskie Folie kontra RKM Rybnik. Pierwszy mecz tego półfinału, rewanż za dwa tygodnie w Rybniku. Tam też będziemy z naszymi kamerami, także będą Państwo mogli sobie na spokojniej te dwa spotkania obejrzeć. Stachyra z pierwszego, z drugiego Pawlaszczyk, z trzeciego Miesiąc, z czwartego Druchniak. Przed nami pierwsza odsłona, taśma poszła w górę i kto będzie lepszy? Rzeszowianie, ale Wojciech Druchniak znakomicie wystartował, ale lepiej teraz w kasku czerwonym Dawid Stachyra, który prowadzi, drugi jest Wojciech Druchniak, trzeci Patryk Pacio Pawlaszczyk. Jak na razie zamyka stawkę Paweł Miesiąc, a więc nie jest tak jak przyzwyczaili tutaj rzeszowscy zawodnicy do wygranych 5-1 w tym sezonie. Zazwyczaj bywało tak, że Miesiąc ze Stachyrą wygrywali podwójnie. Upada Patryk Pawlaszczyk teraz na tor. Nie ma jeszcze w tej chwili decyzji o przerwanie biegu. W tej chwili sędzia przerywa bieg. Patryk Pawlaszczyk zapewne jako sprawca jego przerwania będzie z powtórki biegu pierwszego wykluczony. Wstał teraz o własnych siłach, a więc to chyba nic groźnego. I przed nami za chwilkę powtórka w trzech. W turce biegu pierwszego wygrywa Dawid Stachyra przed Wojtkiem Druchniakiem, Pawłem Miesiącem i Patrykiem Pawlaszczykiem. Druga odsłona przed nami, Zbigniew Czerwiński w kasku żółtym z pierwszego pola startowego. Pole drugie kask czerwony Dariusz Śledź, pole trzecie kask biały Roman Chromik i pole czwarte kask niebieski Karol Baran. 4-2 prowadzą gospodarze po pierwszej odsłonie. No a teraz do akcji wkraczają seniorzy obu ekip. Czerwiński, najlepszy Polak pod względem średniej biegu punktowej w pierwszej lidze. Roman Chromik także odbudowuje swoją formę. Nieźle jedzie Karol Baran po tych problemach na początku sezonu. Teraz forma Barana bardzo dobra. No, Dariusz Śledź, ten mecz z Lublinem nieudany, ale mówił, to Państwo słyszeli w przedmeczowym wywiadzie, że zrobi porządek z motocyklami. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. To ze startu będzie najszybszy, najszybsi gospodarze. Pierwszy Dariusz Śledź, drugi Karol Baran, trzeci jest Zbigniew Czerwiński, czwarty jak na razie Roman Chromik, a więc układa się to wszystko na podwójne zwycięstwo ekipy rzeszowskiej. Bardzo daleko odjechali rzeszowianie już teraz rybniczanom, no i nie wskazuje nic na to, aby rybniczanie mieli szansę powalczyć w tym biegu, chyba że błędy popełnią zawodnicy rzeszowscy. Teraz trzeci jest Roman Chromik, czwarty Zbigniew Czerwiński. Chromik blisko Barana, który po tym dobrym pierwszym krążeniu teraz jakby jedzie wolniej z przodu. W dalszym ciągu Darek Szczeć teraz obejrzał się Baran, gdzie jest Roman Chromik. Zyskał sporo Baran na tej prostej. No a Zbigniew Czerwiński jak na razie zawodzi na całej linii, ostatnie miejsce. No i styl, w jakim jedzie, no proszę Państwa, tutaj z taką jazdą to zwyżek, myślę, punktów zdobyło nie będzie. Doskonale rozegrali pierwszy łuk i wygrywają 5-1. Dariusz Śledź, Karol Baran, Roman Chromik. No i jestem ciekaw, czy dojedzie do mety Zbigniew Czerwiński. A więc po pierwszym zwycięstwie
w pierwszym biegu. Teraz mamy drugie i to podwójne, 5-1. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Darka Śledzia, 2 punkty zdobywa Karol Baran, 1 punkt dla Romana Chromika, bez punktu w tym biegu Zbigniew Czerwiński. 5-1 w drugiej odsłonie, 9-3 prowadzą gospodarze po dwóch wyścigach. No i bieg trzeci, który być może powiększy przewagę drużyny rzeszowskiej, albo tą przewagę zniweluje, jeżeli rybniczanie pojadą dobrze. Klimberg na czerwono, na niebiesko Tomek Rępała, to para gospodarzy, goście w tym biegu, to Rafał Sząbierski w kasku żółtym, Roman Poważny w kasku białym. Bardzo duża przewaga jak na razie sprzętowo. Widać, że rzeszowianie są doskonale dopasowani. Myślę, że w drużynie rybnickiej to będzie, to nastąpi później, no ale trzeba walczyć od samego początku, bo w tej chwili już 6 punktów przewagi na korzyść gospodarzy. Klimberg z pierwszego w czerwonym, z drugiego w żółtym. Sząbierski, pole trzecie, kask niebieski to Tomasz Rępała i pole czwarte, kask biały, Roman Poważny. No, zobaczymy, jak pojedzie Klimberg. Tutaj kibice z pewną dozą niepewności mówią o występach Klimberga. No, ale dzisiaj ma szansę udowodnić, jak bardzo się mylą. Klimberg czy Sząbierski? Sząbierski jest pierwszy, doskonały start popularnego Szuminy, no i prowadzi po znakomitym starcie Roman Poważny, ostatni, drugi Klimberg, trzeci jak na razie jest Tomek Rępała, więc układa nam się to wszystko remisowo. Dużą stratę ma Roman Poważny, jego motocykl widać też jest bardzo wolny. To chyba także kwestia niedopasowania się, no a rzeszowianie przegrali start. Sząbierski pojechał znakomicie do startu, no i będzie bardzo ciężko tutaj rzeszowianom wyprzedzić doskonale jadącego zawodnika RKM Rybnik. Sząbierski prowadzi bezpieczną, wydaje się być przewagą, drugi Klimberg, trzeci Tomek Rępała. No bezbarwny jest jak na razie Roman Poważny w tym wyścigu, ale podobnie było w poprzednim starcie, kiedy zupełnie nie radził sobie Zbigniew Czerwiński. Zobaczymy, jak będzie w następnych biegach. Tymczasem w tym biegu emocji jak na lekarstwo. Mieliśmy je tylko na pierwszym wirażu. Rafał Sząbierski, Niklas Klimberg, Tomasz Rępała i Roman Poważny w takiej kolejności. Zawodnicy mijają linię mety, a to oznacza, że 3 punkty dla Rafała Sząbierskiego, 2 punkty zdobywa Niklas Klimberg, 1 punkt pada łupem Tomka Rępały, bez punktu w tym biegu Roman Poważny. 3-3, a więc pierwszy biegowy remis w dzisiejszym spotkaniu i 12-6 to oczywiście prowadzenie podopiecznych Janusz Ostachyry. Bieg czwarty. A w nim jedna zmiana w drużynie gości. W miejsce Patryka Pawlaszczyka w kasku białym mamy Wojtka Druchniaka. Jego partnerem będzie Renat Gafurow w kasku żółtym. To goście, gospodarze, Maciej Kuciapa w kasku czerwonym i Dawid Stachyra w kasku niebieskim. Kuciapa to jego pierwszy start, Stachyra wygrał swój pierwszy bieg, Druchniak ma na swoim koncie 2 punkty, natomiast dla Gafurowa to także pierwszy występ. Popatrzmy, jak zaprezentują się obaj liderzy. Jak na razie lepszy Kuciapa, nieźle jedzie Druchniak, nieźle także Gafurow, który próbuje po wewnętrznej. Jak na razie mamy remisowo, bo próbował wejść pod Wojtka Druchniaka Dawid Stachyra, ale jak na razie zajmuje ostatnią pozycję. Gafurow jest drugi, trzeci, Druchniak pierwszy. Maciej Kuciapa bardzo szeroko atakuje Dawid Stachyra. No i większa prędkość motocykla przy wyjściu z łuku. Nie wykorzystał jednak tego Stachyra. Może teraz akcja pod bandą Stachyry. Blokuje go Druchniak, ale Stachyra bez problemu przechodzi na trzecią pozycję. Było 3-3, teraz mamy już 4-2, obejrzał się Gafurow. Musi uważać Rosjanin, bo bardzo blisko jest Stachyra, który jest bardzo szybki. Teraz upada Gafurow i Stachyra. No i proszę Państwa, bieg zostaje przerwany. Bieg zostaje przerwany. Ewidentny błąd Dawida Stachyry, któremu podniosło przednie koło. Myślę, że to nie był celowy faul na Renacie Gafurowie, no ale moim zdaniem, oczywiście to moje zdanie jest takie, że powinien być z tego biegu wykluczony. Mamy w tej chwili decyzję sędziego pana Tomasza Proszowskiego.
Dawid Stachera wykluczony z powtórki biegu czwartego, a więc będziemy mieli powtórkę w trzech. Renat Gafurow jeszcze na torze, wyjeżdża w tej chwili karetka, no ale mam nadzieję, że skończy się tylko i wyłącznie na strachu, tak jak w przypadku Patryka Pawlaszczyka z pierwszego biegu. Dawid Stacherowiec i pochowiec tego biegu. Dawid, upadłeś, nic chyba nie stało się Renatowi, jak to wyglądało z twojej strony? Mnie się wydaje, że wpadłeś jakąś kolejne, pociągnęło cię i później stało się to, co się stało. No tak, tor jest troszkę nierówny, szczególnie na drugim łuku właśnie koło klubu. Nie zrobiłem tego celowo, po prostu słyszałem, że Wojtek Druchniak idzie po krawężniku, szedłem do krawężnika, tam trafiłem w jakąś kolejkę, pociągnęło mnie, motor wstał, lekko opadłem, nie zdążyłem już wyhamować się drenatem, ale całe szczęście, że już nic nie stało. Na razie wygrywacie, jak będzie dalej? Myślę, że wygramy. Dzięki. Dziękuję. Przed nami powtórka biegu czwartego. Renat Gafurow w żółtym, Wojciech Druchniak w białym i Maciej Kuciapa w czerwonym. Taśma poszła w górę. Maciej Kuciapa ponownie najlepszy, tak jak jechał w pierwotnej wersji biegu czwartego. Gafurow drugi, trzeci jest Druchniak, a więc jak na razie układa nam się to wszystko remisowo. Strasznie wolny jest Wojciech Druchniak, tymczasem Gafurow ma ogromną kropkę na 3 punkty, atakuje Kuciapę, teraz zorientował się Kuciapa w atakach Gafurowa, Gafurow przy krawężniku, ale nie dał rady, niezwykle waleczny Rosjanin, może teraz po zewnętrznej uda się ten atak, Kuciapa broni się jednak znakomicie, ale szybki jest Gafurow, no i proszę Państwa, będziemy mieli chyba walkę o 3 punkty do samego końca. Teraz Gafurow przy krawężniku, Maciej Kuciapa broni się znakomicie, ale akcja Gafurowa na wejściu w drugi wiraż fantastyczna, no i jest Rosjanin pierwszy, Kuciapa na pewno do końca nie odpuści, tymczasem z tyłu w dalszym ciągu Wojciech Druchniak, znakomita akcja Kuciapy, teraz próbował wejść przy krawężniku, znakomicie to wszystko wyglądało, ale nie dał rady, bo Gafurow był po prostu szybszy z wyjścia z tego łuku po zewnętrznej, próbuje Maciek jeszcze, ale nie da rady. Gafurow, Kuciapa i Druchniak, a więc goście wygrywają pierwszy bieg w tym spotkaniu w stosunku 4-2, pierwsze miejsce i 3 punkty Renat Gafurow, 2 punkty dla Maćka Kuciapy, 1 punkt zdobywa Wojciech Druchniak, no i Dawid Stachera bez punktu, ale on nie jechał, był z tego biegu wykluczony. 4-2 dla gości w biegu czwartym i mamy 14-10, taki stan spotkania po tych czterech odsłonach. Przed nami Tomek Rępała, to kask niebieski, Niklas Klimberg w kasku czerwonym, to oczywiście gospodarze, goście, Zbigniew Czerwiński w kasku żółtym, Roman Chromik w kasku białym. No zobaczymy, 14-10, tylko 4 punkty prowadzenia podopiecznych Janusza Stachery, bardzo mocna para, ekipy gospodarzy, rybniczanie, Czerwiński, Chromik przegrali swój pierwszy bieg 5-1, zupełnie bezbarwny był Zbyszek Czerwiński, ale myślę, że teraz będzie chciał się odgryźć i pokazać, że nie bez kozery jest najlepszym polskim zawodnikiem w pierwszej lidze. I kto będzie pierwszy na dojeździe do pierwszego wirazu? Czerwiński wywozi Klingberga i jest Zbyszek Czerwiński pierwszy. Roman Chromik jak na razie ostatni, a więc remisowo teraz akcja Klingberga, Czerwiński bardzo szeroko, ogromna prędkość na wyjściu z tego wirażu, no i jest Czerwiński pierwszy, Klingberg jak na razie drugi, trzeci, jest Tomek Rępała, nie liczy się jak na razie Roman Chromik, słaby występ dzisiaj Chromika, trwały gorączkowe prace w jego boksie, bo tutaj proszę Państwa obok boksu Romka Chromika mamy naszą kamerę, nasze stanowisko. Było gorąco po tym pierwszym wyścigu, ale chyba mechanicy poszli w drugą stronę, bo widać, że Chromik jest bardzo wolny. Tymczasem Zbyszek Czerwiński z przodu mknie po 3 punkty. Klingberg będzie atakował do końca. Musi uważać Czerwiński, bo Klingberg jest bardzo szybki. Jeszcze jedno krążenie i będzie wszystko jasne. Klingberg teraz zaatakuje przy krawężniku. Roman Chromik zbliżył się do Tomka Rępały, ale chyba nie na tyle, aby wyprzedzić swojego kolegę z Rzeszowa. Czerwiński poszerzył tor jazdy Klingbergowi, ale nie da rady Klingberg i wygrywa Zbyszek Czerwiński.
remisowo, ponownie remisowo, tym razem w biegu piątym pierwsze miejsce i 3 punkty dla Zbigniewa Czerwińskiego. 2 punkty zdobywa Niklas Klingberg, jedno oczko na konto Tomka Rępały, bez punktów w tym biegu Roman Chromik, a więc mamy drugi remis w dzisiejszym spotkaniu, 3-3 i w dalszym ciągu 4 punkty przewagi na korzyść rzeszowian, 17-13 taki stan spotkania po 5 biegach, a mamy za nami 1/3 spotkania. W biegu szóstym Dawid Stachyra przed Maciejem Kuciapą, Rafałem Szobierskim i Romanem Poważnym. Przed nami bieg siódmy, a w nim mamy jedną zmianę w drużynie gości. W miejsce Patryka Pawlaszczyka Wojciech Druchniak. Jego partnerem będzie Renat Gafurow, który w tym biegu na motocyklu Zbyszka Czerwińskiego, to gości gospodarze Karol Baran i Dariusz Śledź. Baran w niebieskim, Dariusz Śledź w czerwonym. Taśma poszła w górę znakomicie. Gospodarze wmieszał się w to wszystko. Gafurow, który wypycha Karola Barana na zewnętrzną. Baran nabiera tam prędkości. Zostawił miejsce Gafurow Baranowi i w tej chwili rzeszowianie prowadzą podwójnie. Nie zdążyli przygotować mechanicy Gafurowa i jego maszyny. No, jestem ciekaw, jak czuje się Rosjanin na motocyklu Zbyszka Czerwińskiego. Wiadomo, jak to jest w pożyczonym w ostatniej chwili motocykle. Gafurow szaleje z tyłu, ale jak na razie para marmy jedzie znakomicie, prowadzi podwójnie. Baran jest w tej chwili pierwszy, drugi Darek Śledź, trzeci Renat Gafurow, czwarty Wojciech Druchniak, który także zupełnie nie radzi sobie na tym rzeszowskim torze. No proszę Państwa, jeżeli teraz gospodarze wygraliby 5-1, to byłaby to już spora zaliczka przed dalszą częścią spotkania. Mamy półmetek zawodów, no i jeżeli rzeszowianie w dalszym ciągu tak pojadą znakomicie, jak jadą Arbiczanie, tak bezbarwnie, no to będzie bardzo wielki problem dla drużyny Zrybnika, aby w rewanżu tą stratę odrobić. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Karola Barana, 2 punkty zdobywa Darek Śledź, 1 punkt dla Renata Gafurowa, bez punktów w tym biegu Wojciech Druchniak. Mamy kolejne podwójne zwycięstwo gospodarzy, tym razem w biegu siódmym, 27-15, a więc mamy 12 punktów przewagi podopiecznych trenera Janusza Stachyry. Przed nami bieg ósmy, w którym goście, rezerwa taktyczna w miejsce Romana Chromika, Renat Gafurow w kasku białym, jego partnerem będzie Zbigniew Czerwiński w kasku żółtym. Gospodarze decydują do boju Macieja Kuciapę w kasku czerwonym oraz Dawida Stachyrę w kasku niebieskim. Genialnie dzisiaj jeździ Stachyra, dobrze także Maciej Kuciapa. Zbigniew Czerwiński obudził się po tym pierwszym nieudanym starcie na Gafurow, teraz już na swoim motocyklu. Myślę, że także powinien powalczyć. Popatrzmy, przed nami bieg ósmy. Długo trzymał sędzia zawodników pod taśmą. Gospodarze, konkretnie Maciej Kuciapa, był szybki, ale dobrze pojechał Zbigniew Czerwiński na wyjściu z tego łuku. W tej chwili Zbyszek prowadzi Kuciapa przy krawężniku. Próbował się tam zmieścić, ale nie dał rady. Tam bardzo jest grząsko podobno na tym drugim łuku. Mówili o tym zawodnicy. Kuciapa ładnym atakiem wyprzedził Zbigniewa Czerwińskiego. Gafurow w swoim stylu przy krawężniku. Kuciapa jest bardzo szybki, ale teraz znakomita akcja Gafurowa, który prowadzi. Kuciapa środkiem toru. Czerwiński był przez chwilę pierwszy. Teraz atak Macieja Kuciapy, bardzo szeroko pojechał z Ratem Gafurowem. No i proszę Państwa, no nie wiem, czy tam nie było faulu, bo Maciej Kuciapa pojechał, no moim zdaniem, za ostro. Kuciapa jest pierwszy, drugi Gafurow, trzeci Zbigniew Czerwiński, czwarty Dawid Stachyra. Chyba za wcześnie komplementowałem jazdę juniora z Rzeszowa, do tej pory spisywał się znakomicie. 3 punkty dla Macieja Kuciapy, 2 punkty Renat Gafurow, który teraz patrzy w stronę zawodnika marmy, ale nie podał mu ręki. No nie dziwię się, proszę Państwa, ten atak Macieja Kuciapy był bardzo ostry. Teraz myślę, zawodnicy sobie wszystko wyjaśnią. Ten bieg to już jednak historia. 3 punkty dla Kuciapy, 2 punkty dla Gafurowa, 1 punkt zdobył Czerwiński, bez punktu w tym biegu Stachyra. Mamy remis w biegu 8, 3-3, 30-18, a więc nie udał się ten manewr z rezerwą taktyczną drużyny gości.
dziewiąty, w którym mamy jedną zmianę, kolejna rezerwa taktyczna w drużynie Czesława Czerwińskiego w miejsce Romana Poważnego. Zbigniew Czerwiński w kasku białym, jego partnerem będzie Rafał Szombierski w kasku żółtym. Gospodarze w tym biegu Karol Baran, to kask niebieski, Dariusz Śledź, kask czerwony. Śledź z Baranem solidarnie po 5 punktów, 2 występy, 2 pewne zwycięstwa, 5-1. Z kolei goście, Zbyszek Czerwiński ma 4 punkty w 3 startach, Rafał Szombierski zdobył 4 punkty w 2 startach. Rybniczanie, chcąc osiągnąć jakikolwiek wynik tutaj pozytywny, w sensie małej różnicy punktowej, a chcąc myśleć o wygraniu tego spotkania, to będzie bardzo ciężkie, no muszą po prostu zacząć wygrywać. Czerwiński na biało, na niebiesko Baran, na żółto Szombierski, na czerwono Śledź, przed nami 9 odsłona. Taszma poszła w górę, gospodarze, dobry moment startowy, ale lepiej Zbigniew Czerwiński, chociaż teraz Karol Baran, znakomita akcja na tym pierwszym wirażu, no i jest Baran z przodu, dobrze pojechał Darek Śledź, który jest drugi. Czerwiński bardzo szeroko próbuje atakować, ale jak na razie to gospodarze prowadzą podwójnie. Karol Baran jest pierwszy, drugi Dariusz Śledź, trzeci Zbigniew Czerwiński, czwarty Rafał Szombierski, który po tym dobrym początku nie liczy się w stawce zawodników. Podobnie było w pierwszym meczu tych drużyn tutaj w rundzie zasadniczej. No i myślę, proszę Państwa, że tak nie idzie. Zawodnicy wrocławskich, rybniczanie, nie będą w stanie w tym biegu nic więcej zrobić. Trzyma się w miarę blisko dwójki zawodników Zbigniew Czerwiński, ale chyba on także będzie bezradny wobec genialnej wręcz postawy pary Marmy w tym biegu. Karol Baran, Darek Śledź, trzeci Zbigniew Czerwiński, czwarty Rafał Szombierski. Wszystko na jedną kartę stawiają rybniczanie na tym ostatnim wirażu, ale są po prostu bezradni. Baran, Śledź, Czerwiński i Szombierski, a to chyba oznacza, że rybniczanie ten mecz w Rzeszowie przegrają, bo nie sądzę, aby byli w stanie odrobić 16-punktową stratę. Będzie bardzo ciężko, ale walczyć trzeba do końca. Tutaj Czesław Czerwiński zapewne bardzo zdenerwowany w parku maszyn, spoglądał w stronę szkoleniowca rybniczan. No ale taka strata, gdyby udało się gospodarzom taką zaliczkę utrzymać przed meczem w Rybniku, to będzie już bardzo dużo. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Karola Barana, 2 punkty zdobywa Darek Śledź, 1 oczko dla Zbyszka Czerwińskiego, bez punktu Rafał Szombierski, 5-1 w biegu 9 i mamy 35-19 po 9 odsłonach. Ja spoglądam w stronę rybnickich kibiców, niepocieszeni, smutni, ale chyba tutaj w Rzeszowie wszyscy spodziewali się lepszego widowiska niż jest, niż te, które mamy. Patryk Pawlaszczyk z pierwszego w kasku białym, Renat Gafurow w kasku żółtym z trzeciego pola. To goście gospodarze w tym biegu, Niklas Klimberg w kasku czerwonym, Tomasz Rępała w kasku niebieskim. Przypomnę, 35-19, taki stan spotkania po 9 biegach, 16 punktów przewagi podopiecznych Janusza Stachery, to jest bardzo, bardzo dużo. No i gdyby rzeszowianom udało się dowieść taki rezultat do końca albo jeszcze powiększyć przewagę, to myślę, że byłaby to zaliczka bardzo spora przed rewanżem w Rybniku, który już przypominam, już za 2 tygodnie. Pawlaszczyk, Klinberg, Gafurow, Tomek Rępała. Jeszcze problemy z ustawieniem Klinberga, zbyt daleko od taśmy. Teraz pretensje w stronę Gafurowa, ale już chyba wszystko w porządku. Goście, bardzo dobrze, ale szybszy był Klinberg. Napędza się po zewnętrznej Gafurow. Patryk Pawlaszczyk w tej chwili ostatni. Trzeci jest Tomasz Rępała. Teraz atak na pozycję Gafurowa, no i gospodarze wychodzą na podwójne prowadzenie. Drugi jest Niklas Klinberg, pierwszy Tomasz Rępała, trzeci Renat Gafurow, czwarty Patryk Pawlaszczyk. No proszę Państwa, ja nie wiem, co dzieje się z rybnickim zespołem. Coś nieprawdopodobnego, jakby bez walki, bez wiary w zwycięstwo dzisiaj rybniczanie przyjechali do Rzeszowa. Ten początek był jeszcze niezły, ale teraz to, co dzieje się, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Rępała prowadzi, drugi jest Klinberg, trzeci Gafurow, czwarty daleko z tyłu, on już nie będzie liczył się w ogóle. Patryk Pawlaszczyk, jeszcze jedno okrążenie i będzie ponownie dublet w Rzeszowie dla drużyny gospodarzy.
atakuje prowadzącego Tomasza Rempałę, a ten zdobędzie w tym biegu 3 punkty. Rempała, Klinberg, Gafurow i Pawlaszczyk. W takiej kolejności zawodnicy mijają linię mety. No i mają z czego cieszyć się rzeszowscy żużlowcy, bo no postawa w tym meczu fantastyczna, fenomenalna, cudowna. Kolejny dublet. No i mają z czego cieszyć się rzeszowscy kibice. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Tomasza Rempały. 2 punkty zdobywa Niklas Klinberg. 1 punkt dla Renata Gafurowa. Bez punktu w tym biegu Patryk Pawlaszczyk. 5-1 w biegu 10. 40-20. Taki w tej chwili stan spotkania. Oczywiście po 10 odsłonach. Przed nami bieg 11, w którym mamy jedną zmianę w drużynie gości. No, zmienia zawodników jak rękawiczki Czesław Czerniński, ale jak na razie te zmiany nie dają żadnego rezultatu. W miejsce Romana Poważnego Roman Chromik w kasku białym, jego partnerem będzie Rafał Sząbierski w kasku żółtym. To para gości, gospodarze w tym biegu. Dawid Cachera w kasku niebieskim, Dariusz Śledź w kasku czerwonym. 40-20, to wręcz kosmiczna przewaga. No i proszę Państwa, nikt nie spodziewał się, szczerze mówiąc, tutaj, kiedy rozmawiałem z kibicami i z jednymi, i z drugimi, nie, wszyscy mówili, że 48-42 może dla jednych, dla drugich. Bardzo mała zaliczka przed tym rewanżem. Wszyscy spodziewali się zaciętego spotkania. Tymczasem mecz jest do jednej bramki, no i Rybniczanie no muszą coś zrobić w ostatnich 5 biegach, jeżeli chcą jeszcze liczyć się w rewanżu. Kto będzie najszybszy, najszybsi gospodarze ponownie? Pierwszy Dawid Stachera, drugi jest Dariusz Śledź, trzeci Roman Chromik, czwarty Rafał Sząbielski, który próbuje tam po zewnętrznej zaatakować, ale jak na razie to nic nie daje. Teraz atak popularnego Szumini przed między dwójkę rywali i jest pierwszy. Znakomita akcja Sząbielskiego, nabrał tam bardzo dużej prędkości. Teraz próbuje powtórzyć tą jazdę po tej szerokiej Stachera, ale jak na razie wystarcza to tylko i wyłącznie na trzecie miejsce. Dobrym atakiem popisał się Sząbielski, no ale co z tego, kiedy Roman Chromik ponownie zawodzi i ponownie idzie ostatni. Sząbielski prowadzi, drugi jest jadący w tym biegu w kasku czerwonym Dariusz Śledź, trzeci Dawid Stachera, czwarty Roman Chromik, ale to wystarcza tylko i wyłącznie na remis. Gdyby takim wynikiem zakończył się ten bieg, a wszystko na to wskazuje, to w dalszym ciągu będziemy mieli 20 punktów przewagi gospodarzy. Sząbielski, Śledź i Stachera, ale myślę, że dla tej akcji Sząbielskiego warto było ten bieg obejrzeć. 3-3, a więc mamy trzeci, czwarty w tej chwili remis. Patrzę do programu, czwarty remis w dzisiejszym spotkaniu. 43-23, tak wygląda stan spotkania. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Rafała Sząbielskiego. 2 punkty zdobywa Dariusz Śledź. 1 punkt dla Dawida Stachery. Bez punktów w tym biegu Roman Chromik. Przed nami bieg 12, Patryk Pawlaszczyk w kasku białym, Zbigniew Czerwiński w kasku żółtym. To oczywiście Rybniczanie, gospodarze, Tomek Rempała w kasku niebieskim, Niklas Klinberg w kasku czerwonym. Przypomnę, ta para wygrała ostatni swój wyścig 5-1. Znakomicie atakował Klinberg swojego kolegę do mety, no i gospodarze zainkasowali 5 punktów. Pawlaszczyk dzisiaj nic wielkiego nie pokazuje. Wczoraj słaby występ w Moszeno w finale indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów. Dzisiaj także nie błyszczy ponownie Wojciech Druchniak. No, Zbyszek Czerwiński stara się jechać, ale to wciąż nie jest ten zawodnik. To wciąż nie jest ta forma, jaką tutaj wszyscy by chcieli, jaki by wszyscy oczekiwali. A gospodarze w tym biegu? Tomek Rempała wygrał. 2 pierwsze dobre biegi na 1 po walce. Niklas Klinberg także prezentuje się nieźle, bo ma punktów 6 i 1 bonus, a więc myślę, że dobrą robotę Szwed dzisiaj robi gospodarzom. Na biało Pawlaszczyk, na niebiesko Rempała, na żółto Czerwiński, na czerwono Klinberg. Popatrzmy. Dobrze Klinberg, ale wywiedziony tutaj przez Zbyszka Czerwińskiego na tym pierwszym wirażu. No i Rybniczanie obejmują podwójne prowadzenie, co myślę jest sporą niespodzianką. Zobaczymy, jak długo będziemy się z niego cieszyli. Bardzo niedługo, bo Klinberg niczym rakieta obok Patryka Pawlaszczyka. Teraz po wewnętrznej atak Tomka Rempały. No i Pawlaszczyk po dwóch błędach stracił swoją dobrą drogę.
drugą pozycję. Zbyszek Korwiński bardzo szeroko tam pod bandą szuka tej przyczepnej ścieżki, jak na razie ją tam znajduje, bo jedzie bardzo dobrze. Klinberg atakuje przy krawężniku, musi uważać Czerwiński, bo Klinberg jest bardzo szybki, teraz szeroko Czerwiński, Klinberg swoją ścieżką przy krawężniku, ale jeszcze Czerwiński obronił się, było bardzo gorąco, no i musi teraz Zbyszek zmienić tor jazdy, bo myślę, że Szwed zaatakuje ponownie. Klinberg, atak Klinberga na wejściu z tego łuku, jest Szwed pierwszy, Zbyszek Czerwiński bardzo szeroko, ale tam chyba nie będzie miał miejsca na złożenie się. Trzeci w dalszym ciągu, Tomek Rępała, czwarty Patryk Pawlaszczyk. No i wygrają gospodarze ponownie kolejny wyścig. Klinberg, Czerwiński, Tomek Rępała i Pawlaszczyk. W takiej kolejności zawodnicy mijają linię meta. Więc pierwsze miejsce i trzy punkty dla Niklasa Klinberga. Dwa punkty zdobywa Zbigniew Czerwiński. Jeden punkt dla Tomka Rępały. Bez punktu w tym biegu Patryk Pawlaszczyk. A więc 4-2 dla rzeszowian. 47-25. Taki stan spotkania po 12 odsłonach. Bieg 13, który będzie kończył biegi rundy zasadniczej. Karol Baran w kasku niebieskim, w kasku czerwonym Maciej Kuciapa. To gospodarze, goście, Rafał Sząbielski w miejsce Romana Chromika w kasku białym, Renat Gafuro w kasku żółtym. 47-25 to prawdziwy pogrom dzisiaj drużyny rybnickiej w Rzeszowie. Jestem ciekaw, czy stać będzie na poderwanie się do walki rybniczan jeszcze w trzech ostatnich odsłonach. Nawet gdyby rybniczanie wygrali swoje trzy ostatnie biegi, tutaj 5-1, to mielibyśmy 50-40. Po 15 biegach to 10 punktów, to i tak będzie bardzo dużo. No a taka przewaga to jest po prostu prawdziwa przepaść dzisiaj. Baran na niebiesko, na biało Sząbielski, na czerwono Kuciapa, na żółto Gafurow. Taśma poszła w górę. Sząbielski, ale szybszy Baran. Dobre wyjście z tego pierwszego wirażu, ale Sząbielski pojechał bliżej krawężnika, wychodzi na pierwszą pozycję, ale znakomity atak jadącego w kasku czerwonym Macieja Kuciapę. Teraz Rafał Sząbielski wychodzi znowu na pierwszą pozycję po ataku przy krawężniku. Nie spodziewał się chyba tego ataku Kuciapa. No i jest drugi Baran, jest trzeci, czwarty. Jest Gafurow tymczasem, fenomenalna walka o pierwszą pozycję, tam było zamieszania tej prostej, Sząbielski ponownie pierwszy, Kuciapa przy płocie próbuje tam zmieścić się, ale jak na razie Sząbielski broni się znakomicie, jeszcze jedna akcja Macieja Kuciapy, wzięty w klesze Sząbielski, ale jeszcze raz wybronił się, znakomicie jedzie Rafał Sząbielski w tym biegu. Bardzo ciekawy, chyba najlepszy bieg w dzisiejszym spotkaniu. No i teraz rzeszowianie na tym ostatnim wirażu już chyba sobie atakowanie Sząbielskiego odpuścili, bo nie są już tak bardzo blisko Sząbielskiego. Ten wygrywa po znakomitym biegu. No i myślę, że wielkie brawa od kibiców z Rzeszowa i kibiców rybnickich, bo pojechał doprawdy znakomicie Rafał Sząbielski. Pierwsze miejsce i trzy punkty dla Rafała Sząbielskiego. Dwa punkty dla Karola Barana, oczywiście zwycięstwo Rafała Sząbielskiego. Jeden punkt zdobywa Maciej Kuciapa, bez punktu w tym biegu. Renat Gafurow 3-3 i 50-28 po 13 odsłonach. Przed nami pierwszy bieg nominowany, bieg 14. Roman Chromik w kasku żółtym, Zbigniew Czerwiński w kasku białym. To oczywiście rybniczanie, gospodarze w tym biegu to Niklas Klinberg w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Maciej Kuciapa. Bardzo smutna będzie podróż rybniczan do swojego miasta. A w Rzeszowie święto, tutaj kibice już przebąkują o finale, ale myślę, że to jeszcze za wcześnie, pomimo tego, że Rzeszów ma taką przewagę w Rybniku, może być różnie, ale rybniczanie będą musieli naprawdę wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, aby tą stratę odrobić. Chromik na żółto, na czerwono Klinberg, na biało Czerwiński, na niebiesko Kuciapa. Przed nami 14 odsłona dzisiejszego pojedynku. Nieźle Roman Chromik, ale zamknięty teraz przez Klinberga. Kuciapa po zewnętrznej, ależ genialny manewr zrobił Klinberg na
na tym pierwszym wirażu. Zamknął gaz. Roman Chromik próbował wejść po tak zwanej małej, tymczasem pozwolił na to, aby Kuciapa wyniósł się po zewnętrzną. No i w tej chwili gospodarze prowadzą podwójnie. Maciej Kuciapa jest pierwszy, drugi Nikos Klingberg, trzeci Zbigniew Czerwiński, który teraz atakuje po zewnętrznej. No jestem ciekaw, czy da radę przejść Klingberga. Bardzo szeroko Czerwiński, bardzo szybki. No i w tej chwili Czerwiński przechodzi na drugą pozycję. Klingberg będzie próbował przy krawędziku, ale jak na razie Czerwiński broni się znakomicie. Klingberg jednak pokazał w dzisiejszym spotkaniu, że jeździ do końca. Teraz on bardzo szeroko po tym usypanym, po tej przyczepnej ścieżce, ale jak na razie wystarczy to tylko i wyłącznie na trzecią pozycję. Pierwszy jest Kuciapa, drugi Czerwiński, trzeci Klingberg, czwarty Roman Chromik. Gospodarze wygrywają. Dzisiaj kolejny bieg, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa Klingberg, ale nie da rady. Tylko jeden punkt Szweda. Trzy punkty dla Macieja Kuciapy, dwa punkty zdobywa Zbigniew Czerwiński, jeden punkt dla Niklasa Klingberga. Bez punktów w tym biegu Roman Chromik, 4-2 dla gospodarzy, 54-30. Taki stan spotkania po 14 biegach, a przed nami za chwilkę ostatni bieg z udziałem najlepszych zawodników w dzisiejszym meczu. Pole pierwsze, kask czerwony Darek Śledź, pole trzecie, kask niebieski Karol Baran. To oczywiście gospodarze, goście w tym biegu Rafał Sząbierski w kasku żółtym, Renat Gafurow w kasku białym. No jestem ciekaw, czy Sząbierski znowu pokusi się wraz ze swoimi rywalami o tak porywający pojedynek, jak to miało miejsce w poprzednim starcie Rafała Sząbierskiego. Najlepszy pojedynek w dzisiejszym spotkaniu, trzymał gaz do końca Sząbierski, znakomicie jechali rzeszowianie. No i było w końcu to, czego brakowało od samego początku, a więc emocji. Popatrzmy, przed nami bieg 15. Rafał Sząbierski między dwójką rzeszowian, zamknięty przez jadącego w kasku niebieskim Karola Barana. Jest Baran pierwszy przy krawężniku, próbował zmieścić się Darek Śledź, ale jak na razie jest ostatni. Gafurow szaleje po zewnętrznej, Sząbierski wychodzi w tej chwili dobrym atakiem przy wewnętrznej części toru na pierwszą pozycję. Gafurow próbuje po zewnętrznej, ale jak na razie rzeszowianie bronią się znakomicie. Teraz bardzo szeroko Gafurow na pozycję Darka Śledzia, ale Śledź doskonale wyczuwa intencje Rosjanina. Sząbierski trzyma gaz do końca, atakowany przez Karola Barana. Dobry pojedynek tych dwóch zawodników z tyłu, także walka o jeden punkt pomiędzy Darkiem Śledziem i Renatem Gafurowem. Gafurow teraz bardzo wąsko przy krawężniku, no i udaje się mu wyjść na trzecią pozycję. Sząbierski walczy z Karolem Baranem. Baran przechodzi Sząbierskiego, próbował odzyskać swoją pozycję Sząbierska, ale nie udało się. W międzyczasie walka o trzecią pozycję między Śledziem i Gafurowem. Gafurow jednak ostatecznie przyjedzie trzeci, a wygrywa ten 15 bieg po znakomitej walce z Rafałem Sząbierskim Karol Baran. A więc dla niego 3 punkty i pierwsze miejsce, 2 punkty zdobywa Rafał Sząbierski. Jeden punkt trafia na konto Renata Gafurowa, bez punktu w tym biegu Dariusz Śledź, więc mamy w ostatnim 15 biegu remis 3-3 i spotkanie kończy się wynikiem 57-33, a więc 24 punkty. Taka zaliczka podopiecznych trenera Janusza Stachery, i Rybniczanie muszą w Rybniku wygrać minimum 25 punktami. Rafał Sząbierski, RKM Rybnik, fenomenalny, cudowny, przepiękny był dzisiaj Rafał Sząbierski w Rzeszowie. Twoje akcje, trzymałeś gaz do końca, no ale szkoda, że koledzy nie dostosowali się do twojego poziomu. No ale w sumie nie pojechałem do końca na moim poziomie, bo dwa biegi, w jednym biegu zero zrobiłem, w jednym jeden punkt, później zmieniłem motocykl. Bo tu tak warunki torowe się zmieniały, to sam nie wiedziałem, co mam zrobić z motocyklem i siadłem na trzeci bieg, na czwarty bieg na inny motocykl. Czy spodziewałeś się takiego pogromu dzisiaj? Bardzo ciężko będzie w Rybniku tą stratę odrobić. No nie spodziewałem się takiego wyniku, jak tutaj jest, ale rywale w sumie jadą u siebie. Zawsze to był tor dla wszystkich, ale teraz widać, że jest inaczej. Dzięki, piękny Rafał. Dziękuję również, pozdrawiam kibiców. Nie ukrywam, że jestem niesamowicie zdruzgotany.
ale muszę chłonąć, no i będziemy jeszcze walczyć. Jeździmy dla kibiców, dla sponsorów. Nie poddamy się tak łatwo, no mówię, gospodarze, oprócz znakomitego przygotowania psychofizycznego, nam tego też nie zabrakło, ale dysponowali sakramenckie, piekielnie szybkim sprzętem. Z każdej strony, nawet jeżeli oni popełnili błędy, to no, ten sprzęt wywoził ich z ekstremalnie trudnej sytuacji. I to było, można powiedzieć, widoczne dzisiaj bardzo na torze. Gołym okiem było widać, że bardzo odstawali sprzętowo, zwłaszcza Romek, Romik i Roman Poważny. No, w przypadku Romka, Romika bardzo dobre występy lidze szwedzkiej. Bardzo dobre występy również w sparingach. No mówię, tak skrupulatnie, jak żeśmy się przygotowywali przez te 3 tygodnie. No nie mogę się pozbierać. Naprawdę to jest taki knockout, zimny prysznic. Ale muszę się pozbierać z zawodnikami i będziemy jeszcze w rewanżu walczyć. Dziękuję pięknie. Dziękuję. To znaczy, jest to sport. Przewaga na pewno bardzo duża, cieszy postawa zawodników. Wszyscy pojechali wspaniale. Robili to dla wspaniałej rzeszowskiej publiczności, dla nas wszystkich. I myślę, że jeżeli nic szczególnego nie wydarzy się, a mam tu na myśli jakieś nieprzewidziane kontuzje, defekty, to obronimy wynik i znowu spotkamy się tutaj w Rzeszowie w meczu finałowym. Mecz na szczycie, mecz na styku, tak miało być, tak mówi rzeszowscy kibice i rzeszowscy zawodnicy. Tymczasem okazało się, że było bardzo prosto. No i wygrana była taka, że której chyba ani pani, ani zawodnicy, a tym bardziej kibice, nikt się nie spodziewał. Myślę, że nikt takiego wyniku się nie spodziewał, natomiast nie był to łatwy mecz. Jak widać były bardzo ciekawe biegi, walka do ostatniego metra, niejednokrotnie już na linii mety rozstrzygało się, kto będzie pierwszy. Także na pewno wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na torze. Wspaniałe emocje, wspaniałe widowisko, cudowną atmosferę stworzyli kibice. Dziękuję wszystkim za przybycie, a przede wszystkim zawodnikom, bo to dzięki nim tak dzisiaj wspaniale bawiliśmy się wszyscy.